Cześć, witam na kanale Info Prawa. Znów atakuje ten mały biały szkodnik, który skutecznie osłabia wzrost i plonowanie niektórych warzyw, wysysając soki z liści. Sygnalizuję problem, bo teraz jest go mało. Teraz, jeszcze, gdy jest go mało i jeśli mamy mało warzyw do ochrony, jesteśmy w stanie sobie z nim w miarę poradzić. Oto mącznik, nazywany również białą muszką. Szkodnik, na którego opryski nie są do końca skuteczne. Biała muszka pojawia się szczególnie na warzywach kapustnych, ale nie tylko. Mącznik może zaatakować też pomidory, bakłażany, paprykę, słoneczniki, warzywa dyniowate. Celem szkodnika są nie tylko warzywa, ale też niektóre rośliny ozdobne. Zwykle białe muszki zauważymy, gdy spojrzymy na spód liścia. Ten szkodnik, gdy się w cudzysłowie wystraszy, to ucieka, odlatując znaczy tylko na chwilę no po prostu zaczyna latać. Czyli gdy jest go więcej to poruszając liściem warzywa zobaczymy mnóstwo białych, małych mączlików. Jak widzicie na filmie ja tutaj mączlika zwalczam ręcznie. Zwykle on po prostu na nas nie reaguje i wystarczy lekki nacisk, aby go zgnieść. Gdy jednak będzie go już mnóstwo, to by trzeba było poświęcić za dużo czasu, aby go zwalczyć. Można w miarę ograniczyć populację szkodnika stosując lepy, te żółte arkusze lepowe. Można też pryskać, jednak nie polecę tutaj żadnego obrysku, ponieważ żaden przeze mnie stosowany oprysk, mimo że przeznaczony na mączlika, nie okazał się w pełni skuteczny. Można jednak stosując opryski ograniczyć populację mączlika. Do ochrony przed tym szkodnikiem można wykorzystać siatkę o bardzo, bardzo drobnych oczkach. No teraz jest już na to za późno. Nie, yy, nie założyłem tej siatki, więc no, warzywa muszą, muszą cierpieć. No ale też nie oszukujmy się, że no, jak macie w jednym miejscu, no to, to, mo to można tą siatkę dać, ale jak macie tutaj pomidora, tutaj pa yy, paprykę, ten, no to to bardzo, bardzo ciężko zrobić. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do zakupu mojej książki Info uprawa jak uprawiać warzywa, jak również do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info uprawa. Pozdrawiam.